próba filozoficznego zmierzenia się z bólem istnienia, ale siedzą, jedzą, umierają, także Marcello Mastroianni był jednym z tych aktorów. Niesamowita ilość koprodukcji na linii włosko-francuskiej, także to był aktor niesamowicie ceniony, szczególnie na tej linii Włochy-Francja, ale chciało go kupić Hollywood, tak jak mówiłam wcześniej, i przywołam króciutko anegdotę, która wydaje mi się oddaje poczucie humoru Mastroianniego. Mastroianni, tak też, jak też mówiłam, nie za bardzo radził sobie z angielskim i miał przyjaciela, który pomagał mu tłumaczyć scenariusze, jak przyjeżdżały z Hollywood. I on twierdził Mastroianni, że kurczę, no nie mam po co się ruszać, po co w ogóle ruszać się z Rzymu, mam tutaj mamę, chodzę do niej w niedzielę na obiad, no mogę robić co chcę, jestem tutaj panem Rzymu, a jak pojadę do Hollywood, to będę musiał grać na ich warunkach, a tego nie lubię, wtedy się stresuję i tak dalej. Także wymyślili taką odpowiedź, żeby tych wszystkich producentów jakoś tak, no można powiedzieć, pozamiatać. Napisz proszę, powiedział do tego przyjaciela, że jedyna rola, jaką przyjmę w Hollywood, to jest rola głuchoniemego szeryfa w westernie. I nie wymyślą, nie ma takiej opcji. Albo też jakiegoś Frankensteina na Syberii. To tym bardziej nie wymyślą, bo to nie ten krąg kulturowy. No i co się stało? Akurat na tę pierwszą o tym szeryfie przyszedł taki scenariusz i Mastroianni był pod niesamowitym wrażeniem, że trzeba przyznać, że Amerykanie wymyślili wszystko, ale jednego dnia poczucie humoru. Bo nikt nie zrozumiał tej jego aluzji. Także głuchoniemy szeryf także się pojawił, ale tego akurat nie zagrał. I w ogóle tych takich hollywoodzkich mariaży koło produkcji, jeżeli brał jakieś filmy, które miały to tylko dla pieniędzy, bo też miał swoje hobby, drogie samochody, którymi nie jeździł, buty, których nie ubierał, także na pewno miał jakieś swoje dziwactwa, ale akurat jego najmniej się z tego, nie pamiętamy go jako dziwaka. On zresztą ironizował trochę na temat właśnie Hollywood i ewentualnej swojej tam kariery. No i znów tutaj cytat z książki Marcello Mastroianni, pamiętam, tak pamiętam. I pisze tak, za film Ettore Scoli, szczególny dzień, otrzymałem już drugą nominację do Oscara. Dlaczego nie jedziemy na ceremonię rozdania nagród? Spytał mnie Ettore. Zapewniłem go, że i tak niczego nie wygramy, a jeśli nalega, to oczywiście możemy tam pójść i trochę się zabawić. No i poszliśmy. Ani ja nie zdobyłem Oscara w kategorii najlepszego aktora, ani Scola w kategorii najlepszego filmu zagranicznego. Po ceremonii zostaliśmy zaproszeni przez Martina Scorsese, słynnego amerykańskiego reżysera, do jego domu. Ściany tej pięknej willi, całkowicie pozbawione obrazów, były obklejone afiszami włoskich filmów. Wszędzie, na każdym kroku, nic tylko plakaty, plakaty i jeszcze raz plakaty. Zupełnie jak tapeta. Nad wszystkimi dominował wielki afisz z Lamparta Viscontiego. W pewnym momencie Scorsese pyta mnie, czy wie pan, co to za film, i wskazuje na plakat cały biały z dwoma malutkimi czarnymi punkcikami, bez tytułu, bez nazwisk, w ogóle bez niczego. Nie miałem zielonego pojęcia, o jaki film chodziło. To do rozwodu po włosku, plakat z Polski, wytłumaczył mi Scorsese. A te dwa czarne znaczki to po prostu wąsiki na całkiem białym tle, ale fantazja. Wracając do tego, o czym mówiłaś, że właśnie Mastroianni był alter ego Felliniego, to szczególnie widać oczywiście w filmie 8,5, ponieważ tam no jest to film o rozterkach artysty, filmowca, reżysera. No, ale też mężczyzny, który nie potrafi się odnaleźć w tym świecie kobiet, z którymi musi być, z którymi chce być, o których fantazjuje, to takie przełamanie i wiązało ich obydwu. Bo to jest i Fellini, który miał to życie swoje bogate i tutaj uzewnętrznia siebie w tym filmie, ale Mastroianni w pewnym momencie bardzo często wyjeżdżał z Rzymu, bo było zbyt gęsto, patrząc na różne związki i tak dalej. Także to jest film, który przypisuje się oczywiście, reżyseria to jest Fellini, ale wydaje mi się, że swoją interpretacją przepisał go w pewnym sensie Mastroianni, który no jest Guido, jest tym reżyserem i to jest niesamowite połączenie, które trudno znaleźć współcześnie. Dlaczego właściwie Fellini tym razem tak dopuszcza nas do swojego świata, tak bardzo obnaża się przed nami w tym filmie? No, to jest dobre pytanie, bo z jednej strony to jest taka gra trochę z jego filmografią, bo patrzymy na to, że jest to ten film 8, 9, on sam tego nie potrafi określić, czyli w ogóle po słodkim życiu. Sam pomysł na film przerażał Felliniego i on to próbował zapisać w pewnym sensie te swoje przerażenia. I ponoć ta legenda, że ten film był tak konstruowany właściwie po kawałku, tak improwizowany, to jest wszystko prawda, ale gdzieś też wynika z fascynacji Jungiem, która się wtedy rodziła u Felliniego i on próbował właśnie taki i status trochę takiego surrealizmu, marzenia sennego, ale właśnie interpretowanego bardziej jako próba połączenia różnych pierwiastków męskości, kobiecości, takiej walki płci w pewnym też sensie, to jest 8,5 na takiej zasadzie, że to są rozterki nie tylko
tak jak mówimy, reżysera, twórcę, ale też mężczyzny, który próbuje odnaleźć siebie w drugim człowieku i nie potrafi, no bo gdzieś jest jak bariera. No ale też Fellini przyznaje się w tym filmie do kryzysu twórczego, który go gdzieś tam dotyka, tylko prawda? Akurat tutaj uważam, że to jest kryzys twórczy oczywiście, przecież jeśli się zastanowimy, patrząc na jego filmografię, to tam mamy niesamowitą nowelę w Boccaccio 70, także Fellini miał pomysły, Fellini ma bardzo dużo scenariuszy, których nie zrealizował, między innymi w takim dużym projekcie miał wystąpić Mastroianni, ale wydaje mi się i zawsze jak patrzę na włoskich intelektualistów, Alberto Moravia był takim drugim twórcą, którzy tak pięknie pisali o niemożności tworzenia, że właściwie pisząc albo tworząc te filmy pokazywali, jak bardzo są płodni. Także to jest też bardzo włoskie, żeby bawić się taką podwójną ideą, podwójną moralnością, kłamać gdzieś cały czas, no bo to jest bodaj film o największym kryzysie filmowym. Ale no proszę pokazać mi jakby inny film, który byłby tak kreatywny zarazem w swoim kryzysie. A skąd się wziął tytuł 8,5? Z numeru z filmografii, bo to jest ten dziewiąty film, który nie ma, jest niedokończony, nie zasługuje na miano dziewiątego. To zresztą zostało grane pięknie przez Woody'ego Allena, który też ma taki swój w filmografii, swoje taki film Wspomnienia z Gwiezdnego Pyłu, w którym też jest na takim rozdrożu, że jakie powinien filmy kręcić, poważne czy komedie, pamiętany jest za komedię, ale 8,5 też okazałoby się, to jest taki pomnik za życia, który Fellini sobie postawił i taki pomnik można powiedzieć o krótko. Bo Fellini w latach 70. już tylko Amarcord właściwie jest takim sukcesem międzynarodowym. Znajdziemy oczywiście znakomite filmy, ale już nigdy nie było takiego czaru, czy też nigdy nie miał takiej popularności jak w przypadku lat 60. i też kontekst dziejowy się zmienił, bo też boom ekonomiczny się skończył i Włochy się całkowicie pogrążyły w politycznych, w różnych bardzo konfliktach, porwaniach, bo to były okrutne czasy i gdzieś tam tylko Amarcord, czyli jakaś taka próba wspomnienia, stworzenia takiego wspomnienia na temat pięknych Włoch, to jest coś, co się spodobało w samych Włoszech i za granicą, ale Fellini ubolewał i spotykał się z Mastroianni i mówił: Marcellino, Marcellino, jak to jest, że ludzie mnie witają, mówią: o, Fellini, maestro, Słodkie życie, 8,5, a nikt nie wspomina żadnego współczesnego filmu. I on na tej Via Margutta tak był, nie wychodził w pewnym momencie nawet, bo mówi: jak ktoś jeszcze mi powie to Słodkie życie i tak dalej, kiedy tworzy filmy w latach przecież 80. jeszcze, czy w latach 90., to bardzo go bolało, że jest się zapamiętywanym tylko z tych pomników i to jest tak, jakby się za życia gdzieś zabiło. A non fa quella faccia, sii comprensivo. Ho fatto un fioretto. No, no, ma come comprensivo? No, lo piango, piango, piango anch'io. Tu mi vuoi fare impazzire? Io spacco tutto, sai. Ma che cosa? Augusto mio bello. Un fioretto. Marcello Mastroianni fascynował i fascynował też twórców wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej, to znaczy Roman Polański i Nikita Michałkow zaproponowali mu role w swoich filmach. Czy to były role udane? No, to jest ładnie powiedziane, bo jedna rola właściwie jest żartem, oczywiście to tylko Polański mógł wymyśleć, a druga... W filmie Łot, tak? Czyli co? A druga z kolei, można powiedzieć, chociaż dotykająca tematu burleski i takiego teatru, na tyle poważna, że dzięki niej Mastroianni dostał drugą nagrodę w Cannes aktorską. Także jeden, można powiedzieć, taki sukces krytyki, gdzieś, który oczarował świat w 87, a z drugiej strony mamy Co, które było na pewno sukcesem towarzyskim, można powiedzieć, i Mastroianni kochał zarówno Polaków, ale szczególnie Rosjan. Ponoć przyjaźń z Michałkowem to było morze wódki zaraz po każdym dniu zdjęciowym i takie zdanie, że Rosjanie są jak Neapolitańczycy, mogą swoimi łzami uzupełnić talerz i że to bardzo, bardzo czuł się spokrewniony jakby z taką duszą rosyjską, zresztą ta nostalgia, którym był zafascynowany nie tylko Michałkowem, ale też i Tarkowskim. Także bardzo odmienne role, co do dzisiaj jest postrzegane właściwie jako kolejny film, który jest robiony na zasadzie spłacenia długów. Tam Polański napisał to w kilka dni, też zagrał w tym filmie, ma taką kultową rolę, takiego można powiedzieć, że Zimieszka, pana Moskito. Ten film można sobie gdzieś tam zobaczyć, ale no jest takie to soft porno, delikatne, inspirowane Alicją z Krainy Czarów i ten Mastroianni, który wyśmiewa ten stereotyp Latin Lovera, bo jest właśnie tym, czym nie chciał być, czyli takim z brzuszkiem, chodzi w szlafroku
bloku białym, jak tam z papierosem, w okularach i tylko próbuje zaciągnąć do łóżka tę Alicję filmową, także wyśmiewa tam się ze wszystkiego i nawet Polański, robiąc film Coś, co właściwie jest o niczym, z genialnym gdzieś poczuciem humoru wyśmiewa, czy też daje Mastrianiemu pole, żeby wyśmiać stereotypy, które były z nim związane przez długie lata. A z Nikitą Michałkowem film Oczy Czarne. To jest film Oczy Czarne z 1987. To jest taka wariacja Michałkowa na temat Damy z pieskiem. Z Mariną Vladi, która wtedy robiła bardzo dużo filmów też na linii Włochy-Rosja. Też grała u Ferreriego, nazwisko, które wspomnieliśmy wcześniej, z którym też pracował Mastroianni. I co ciekawe, zagrała tam też Silvana Manga, no, jedna z pierwszych miłości Mastroianniego. Marcello Mastroianni i Federico Fellini mieli różne pasje, ale przede wszystkim zarówno Mastroianni, jak i Fellini uwielbiali kłamać. Także spotykali się na takich, można powiedzieć, walkach kłamstw, na ile, taka partia szachów, na ile w przód można komuś skłamać, to po prostu ich świat. Do tego stopnia to było zabawne i do tego stopnia też trzymano powagę w tych kłamstwach. Było to z naszej perspektywy, wydaje mi się, absurdalne, ale opowiem anegdotę, która pokaże granice, czy też rozmiary tego absurdu. Mastroianni, który, tak jak już wspominaliśmy, no, mężczyzna bardzo przystojny, ale też w pewnym momencie mu się tam gdzieś przytyło. I to już były czasy Miasta Kobiet, czyli no już też nie ten Marcello czy Guido, tylko troszeczkę później, stwierdził, że przydałoby się schudnąć. Znalazł ogłoszenie w gazecie, że oto jest szwajcarski ośrodek magiczny, przyjeżdża się, tydzień czasu to trwa, 8 czy 10 kilo można schudnąć. Mówi: Federico, guarda, spójrz, ja tu muszę pojechać, przyjdę, wrócę jak nowonarodzony, schudnę, lepiej zagram. No i Federico się tak na niego patrzy i mówi: o, Marcellino, bello, Marcellino, dobrze, jedź, ale wróć po tygodniu i wróć, żeby przynajmniej było to 8 kilo mniej. Mastroianni pojechał. No już Fellini tego nie sprawdzał, czy rzeczywiście to była Szwajcaria, ale rzeczywiście go nie było wtedy w kraju. Wrócił nie po tygodniu, a po dwóch i wrócił taki sam. I jak wrócił już do Felliniego, to Fellini się tak spojrzał i mówi: no jedyny sukces, że nie przytyłeś. Czy taki aktor jak Marcello Mastroianni to jest na tyle niepowtarzalne zjawisko, taki meteoryt, że właściwie nie ma mowy o żadnym następstwie, czy też można dostrzec w tej chwili we włoskim kinie, czy w kinie światowym jakieś przykłady, nie wiem, naśladownictwa, czy też po prostu kontynuacji, czy on ma, czy możemy przywołać przykłady aktorów, którzy gdzieś przypominają nam tego bohatera filmowego? Wydaje mi się, że trudno jest znaleźć kogoś, kto dosłownie ma taką samą karierę. W takiej zasadzie, że ten transfer włosko-hollywoodzki, bo tutaj ten element podkupienia przez Stany Zjednoczone i takiego divizmu, jak to Włosi mówią, które było w całym świecie, bo Marcello Mastroianni to jest marka. Nie ma osoby, jak już powiem, Alberto Sordi, czy będę wymieniać innych, to jest może dzisiaj mniej znane, ale Mastroianni, moim zdaniem, to jest marka. Sami Włosi uważają, że jest dziś zapomniany, co jest bardzo ciekawe, bo z polskiej perspektywy też o tym rozmawiałyśmy, wydaje się to być dziwne. Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Złota Para, ale żadne publikacje, żadne wznowienia filmu, także gdzieś tam być może teraz z okazji tych 20 lat smutnej rocznicy będzie jakieś wznowienie, jakieś retrospektywy, ale nie jest to postać, która jest przypominana, to jest taka gwiazda, która gdzieś tam sobie lśni i właśnie tego następcy nie ma. Po części, patrząc na to, co zrobił Paolo Sorrentino z Wielkim Pięknem, uważa się, że Tony Servillo to jest właśnie taki ostatni będzie divo na wzór Mastroianniego, czyli aktor, który jak odbierał nagrodę na europejskiej gali, bo też dostał ją 2 czy 3 lata temu, został namaszczony przez samą Kate Blanchett, która była tam gościem, także gdzieś są, że ona go pocałowała w rękę, czy gdzieś tam w Hollywood, także takim gwiazdorem jest ponoć Tony Servillo. Tyle, że Tony Servillo jest aktorem teatralnym, który ma takie bardzo silne zapleże teatralne, a Mastroianni, to jest niesamowite, to jest człowiek, który z taką lekkością grał, traktował przede wszystkim grę jako nie pracę. No fajnie jest grać, fajnie jest robić filmy, bo to właściwie lepiej niż pracować. I w ogóle tego nie traktował jak pracę. Jak to jest możliwe, że jaki może być lepszy żywot od tego, że przyjeżdża rano po ciebie limuzyna, jedziesz na plan, masz tam jedzenie, masz tam alkohol, palisz papierosy, dają ci piękną dziewczynę, którą musisz uwieść na potrzeby filmu, potem wracasz, potem na drugi nie jest to samo. Że jest inna szkoła patrzenia, przede wszystkim talent naturalny. Także wydaje mi się, że trudno takiego aktora znaleźć. Jeśli tak, to mówi się o takiej parze, jak niegdyś Fellini, Mastroianni, właśnie o Tony Servillo i Paolo Sorrentino.
No i zobaczymy może, jaki będzie kolejny film tej dwójki, no bo po wielkim pięknie ten projekt, który zrobił Sorrentino, Młodość, to też był z innymi aktorami, także zobaczymy teraz, czy to Servillo na przykład będzie Berlusconim, bo to ma być kolejny film. Także gdzieś tam w sposobie bycia, patrząc nawet, jaki jest emploi aktora w Wielkim Pięknie, no to jest taki Marcello Mastroianni 2.0 się żartowało, że od garniturów, po sposób bycia, tym właśnie autoironię, gdzieś tam cyniczne, melancholijne spojrzenie, to jest współczesny Marcello Mastroianni, aczkolwiek Servillo wielokrotnie podkreśla, że nie jest tak przystojny i że to jest obrażanie tak naprawdę, że jeżeli Bogiem jest Mastroianni, to ja co najwyżej nawet nie jestem księdzem, a może jakimś tam pomocnikiem. Ale dobrze, że o tym mówisz, bo no, chciałam to na koniec zaznaczyć, że jednak Servillo przy całym swoim uroku, no jednak nie ma urody Marcello Mastroianniego i nie ma tego czegoś, nie ma tego właśnie pewnego wdzięku, leniwego wdzięku, który miał Marcello Mastroianni i właśnie dlatego wydaje się, że Servillo może jest aktorem, który gra rolę w jakiś sposób nawiązujące do tego, do ról Mastroianniego, ale postacią, którą można by było zrównywać z Mastroianni, bo jednak zresztą to jest inna epoka, wtedy no Mastroianni to jest też kalkulacja tak. Czasów, w których Włochy jeszcze były trendsetterem, liczyły się na arenie szczególnie europejskiej i ten kontakt też amerykańsko-włoski jeszcze z tych lat powojennych, czyli takiej wspólnej pracy gdzieś na linii kinematografii, żeby też spłacać długi, które Włosi przecież mieli u Amerykanów, to było coś, co się nie powtórzy i też ta epoka lat 60. Już słodkie życie, tak jak mówiliśmy, stworzyło rzeczywistość, której nie było i rzeczywistość włoska musiała doganiać to, co Fellini wymyślił i tę twarz, która tę wizję tak naprawdę reklamowała na każdym możliwym plakacie, czy też w kinie, to był Marcello Mastroianni. To jest o tyle ciekawe, że jeśli Państwo, powiem bardzo krótko, przypomnicie sobie taki film Rozwód po włosku, gdzie Marcello wychodzi ze swojego właśnie z takim baronem Fefe, baronem Cefalù, też go tak nazywają, który chce zabić swoją żonę, żeby być młodszą kobietą. To zresztą z Rozwodu po włosku jest słynne zdanie, że życie zaczyna się po 40. Do tego stopnia to było divismo i reżyser tego filmu był tego świadom, że Marcello Mastroianni jako ten baron w świecie filmu idzie z żoną do kina na słodkie życie i widzi siebie na ekranie. Divismo, czyli system gwiazd na wzór hollywoodzkiego z lat 20. i 30., czyli mamy divy kobiece albo męskie, które są, no, można powiedzieć, bogami ekranu, czy to małego telewizyjnego, bo wtedy już była telewizja, ale jakby całe Włochy żyły ich romansami, skandalami, chciały wiedzieć o nich wszystko. Także to była próba otworzenia na gruncie włoskim Hollywood, zresztą mówiło się wtedy na to Hollywood znad Tybr. To do tego takiego zapętlenia dochodziło i reklamował czy to okulary, czy garnitury, bo wtedy już product placement był. Także to jest nie do powtórzenia jako pewien kontekst epoki, ale wydaje mi się też, że Mastroianni to też jest ta epoka taśmy filmowej i on miał tego to świadomość, że to jest to, że miał reżyserów, którzy potrafili z niego wydobyć i go w taki sposób pokazać. On w ogóle się nie sprawdzał tak samo w teatrze i uważał, że w teatrze jest okropny, bo jestem w filmie, kamera na mnie, widzę, wiem co robię, wiem co mówię, a w teatrze, po tym jak powiem swoje role, ja nie wiem co mam ze sobą robić, gdzie mam stanąć, co mam robić z rękoma. Także to jest tak, że on widział też, że jest produktem kinowym, miał tego świadomość, o ile dzisiaj może brzmi to kontrowersyjne, ale oni też tak patrzyli, że jest pewna magia ekranu, jest jakaś alchemia, która światło, taśma filmowa, że to jest ten dym papierosowy, jakby on też jest zbudowany i zbudował w naszej pamięci taki wizerunek, który się kojarzy z tamtym światem, który teraz może w świecie cyfrowym nie jest do tworzenia. Albo widać, że sztuczny. Bardzo dziękuję. Ja mogłabym słuchać i słuchać Diany Dąbrowskiej. Rozmawiałyśmy o Marcello Mastroianni. Próbowałyśmy obalić niektóre mity, ale tak naprawdę chciałyśmy Państwu przypomnieć postać tego niezwykłego aktora i fascynującego mężczyzny. Bardzo dziękuję. To były Trendy Kultury. Joanna Sławińska i Diana Dąbrowska. Grazie mille. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu minateka.pl. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19.15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Nie zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy.
zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. W każdy piątek o godzinie 19.15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Autopromocja. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Niemiecka policja weszła do dwóch mieszkań w dzielnicy Kreuzberg w Berlinie. Jednak nie znaleziono tam mężczyzny podejrzanego o udział w poniedziałkowym zamachu terrorystycznym. Informację tę podała gazeta Die Welt, powołując się na śledczych. Niemieccy śledczy wydali list gończyca Tunezyjczykiem podejrzanym o udział w zamachu w stolicy Niemiec. Wyznaczono także 100 tysięcy euro nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy. Niemieckie media podają, że Tunezyjczyk przyjechał do Niemiec w lipcu 2015 roku. Jego wniosek o azyl został jednak odrzucony. Mężczyzna miał zostać deportowany, ale nie doszło do tego z powodów formalnych. Wiadomo, że do Europy wjechał przez Włochy, spędził tam 4 lata w tamtejszym więzieniu, po czym został wydalony i pojechał do Niemiec. Z Rzymu Marek Lenert. Anis Amri przyjechał do Włoch w lutym 2011 roku wraz z tysiącami swoich rodaków opuszczających Tunezję podczas tak zwanej arabskiej wiosny. Ponieważ przedstawił się jako nieletni, umieszczony został w ośrodku dla młodocianych imigrantów na Sycylii. Po kilku miesiącach pobytu dopuścił się tam szeregu aktów wandalizmu i innych przestępstw. A ponieważ był już pełnoletni, stanął przed sądem i skazany został na 4 lata pozbawienia wolności. Po odbyciu kary próbowano odesłać go z powrotem do Tunezji. Tamtejsze władze nie wykazały jednak żadnego zainteresowania i po pewnym czasie młody Tunezyjczyk otrzymał nakaz opuszczenia Włoch. Wiadomo, że w lipcu ubiegłego roku dotarł do Niemiec i że od kwietnia tego roku był tam tolerowany. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Niemiecka prokuratura podejrzewa, że to 24-letni Tunezyjczyk Anis Amri mógł siedzieć za kierownicą ciężarówki, która wjechała w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. W kabinie samochodu znaleziono jego dokumenty. W zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie zginęło 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Jedna z ofiar śmiertelnych to polski kierowca ciężarówki, którego pojazd wykorzystano do przeprowadzenia ataku. Udało się wznowić ewakuację cywilów z syryjskiego miasta Aleppo. Przez ostatnie godziny operacja była wstrzymywana z nieznanych powodów. O szczegółach Wojciech Cegielski. Syryjska telewizja państwowa pokazała wieczorem autobusy z mieszkańcami Aleppo opuszczające miasto. Wznowienie operacji potwierdzili też przedstawiciele ONZ. Autobusy zmierzają teraz w stronę zachodnich części Syrii, prawdopodobnie w kierunku prowincji Idlib, kontrolowanej przez umiarkowaną opozycję. Wcześniej przez kilkanaście godzin około 6 tysięcy Syryjczyków czekało na transport z Aleppo. Powody wstrzymania operacji nie są jasne. Rządowa agencja prasowa SANA twierdzi, że był to efekt wstrzymania przez rebeliantów podobnej ewakuacji dwóch wiosek w prowincji Idlib. Agencja pisze, że rebelianci przetrzymywali 21 autobusów z cywilami, ale pojazdy miały już zostać, tu cytat, uwolnione. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża szacował wcześniej, że do tej pory udało się już wywieźć z Aleppo 25 tysięcy osób. Tureckie władze podawały liczbę 37 tysięcy osób. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka twierdzi, że ewakuacja wkroczyła już w ostatnią fazę, a rząd Bashara al-Assada ma już pełną kontrolę nad Aleppo. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policja w kraju zatrzymała byłego znanego pięściarza Dariusza M., podaje polska agencja prasowa. Funkcjonariusze zostali wezwani do jego mieszkania po otrzymaniu zgłoszenia o awanturze domowej. Przy pięściarzu znaleziono według informatora PAP niewielkie ilości narkotyku, prawdopodobnie kokainy. Bokser noc spędzi w policyjnym areszcie, a rano będą prowadzone czynności śledcze. Według nieoficjalnej informacji PAP pięściarz miał zaatakować żonę. Ukraina w geście dobrej woli gotowa jest jednostronnie do końca roku wypuścić 15 osób zatrzymanych w trakcie operacji antyterrorystycznej w Donbasie. W trakcie świąt w tym regionie nie powinno dochodzić do walk. To ustalenia z dzisiejszego spotkania w Mińsku grupy kontaktowej do spraw uregulowania sytuacji na wschodniej Ukrainie. Włodzimierz Pac. Martin Sajdik, przedstawiciel OBWE, biorący udział w spotkaniu grupy kontaktowej, powiedział, że w grupie 15 osób, które odzyskają wolność, będą m.in. kobiety i ranni.
Dodał, że główny problem w wymianie wszystkich jeńców polega na tym, że strony konfliktu powinny ustalić listy ludzi podlegających wymianie. Dyplomata OBWE przeczytał dziennikarzom oświadczenie, z którego wynika, że uczestnicy rozmów grupy kontaktowej chcą zachowania pokoju w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Potwierdzamy swoje zobowiązanie do zachowania bezterminowego zawieszenia broni, poczynając od północy 24 grudnia według czasu obowiązującego w Kijowie. Mówił, odczytując oświadczenie, Martin Sajdik. Kolejne spotkanie grupy kontaktowej odbędzie się w Mińsku już w nowym roku, 16 stycznia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prognoza pogody. I wracamy do kraju. Noc mglista i z chmurami. Na wybrzeżu zachodnim możliwy deszcz, na zachodzie więcej przejaśnień. Zimno. Na termometrach od minus 10 w górach, od minus 5 do minus 1 na przeważającym obszarze, do plus 1 na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po północy, jest dziś czwartek, 22 grudnia, to 357 dzień roku. Imieniny obchodzą Beata, Judyta i Zenon. Słońce wzejdzie dziś 19 minut przed 8. Elwira Kaganowicz i Robert Kawka. Rozpoczynamy nocy w Polskim Radiu 24. Polskie Radio 24. Powtórka programu. 24 godziny w Polsce i na świecie. A dziś w programie m.in. Julia Przyłębska została powołana przez prezydenta na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym, aby pani prezes uporządkowała sprawy Trybunału. Chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału i w Trybunale te gorszące spory. Do Sejmu wejdą tylko dziennikarze ze stałymi i okresowymi przepustkami parlamentarnymi. Przepustki jednorazowe, ich wydawanie jest zawieszone, co ma związek z nielegalną okupacją sali plenarnej. Minister sportu Witold Bańka liczy na szybkie rozpoczęcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy antydopingowej. Polska Agencja Antydopingowa zdecydowanie zwiększy liczbę kontroli antydopingowych. Mariusz Gzyl, witam Państwa bardzo serdecznie, kłaniam się nisko i zapraszam do wspólnego spędzenia najbliższej godziny. 24 godziny w Polsce i na świecie. Prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Julię Przyłębską na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Chciałbym, aby Trybunał zabrał się do dynamicznej pracy, powiedział na uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Szanowna pani prezes, powierzam pani dziś niezwykle odpowiedzialne zadanie. Dziękuję za wybór kandydatów na prezesa w możliwie najszybszym terminie. To niezwykle ważne, aby tak istotny w kwestiach ustrojowych organ państwa, jakim w zakresie wymiaru sprawiedliwości, opisanego przecież w Konstytucji, jest Trybunał Konstytucyjny, odzyskał pełną zdolność do normalnej pracy. Dziękuję za przyjęcie tej nominacji. Mam do pani prezes kilka próśb, bo w tej chwili jako prezydent Rzeczypospolitej, który już tej nominacji dokonał, mogę mieć tylko prośby do prezesa Trybunału Konstytucyjnego. A mianowicie po pierwsze, chciałbym, aby pani prezes uporządkowała sprawy Trybunału. Chciałbym, aby zakończyły się wokół Trybunału i w Trybunale te gorszące spory, które do tej pory trwały i które powodowały, że Trybunał tracił tą możliwość do normalnego funkcjonowania. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, chciałbym, i to jest najważniejsze, aby Trybunał zabrał się do dynamicznej pracy. Jest wiele zaległości, przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy obywatelskie, czyli skargi konstytucyjne, które często od lat czekają na załatwienie. To są zwykłe ludzkie sprawy. Nie ma nic bardziej tragicznego dla wymiaru sprawiedliwości niż ta sytuacja, kiedy obywatele latami czekają na załatwienie spraw. Dlatego, że w ten sposób wymiar sprawiedliwości traci swoją wiarygodność. Dlatego bardzo proszę, aby to orzekanie odbywało się w sposób sprawny. Oczywiście w taki sposób, aby możliwe było merytoryczne rozpoznanie spraw. Oczywiście w taki sposób, aby
konieczny czas na refleksję nad sprawami, na ich rozpatrzenie od strony prawnej, czyli to, co jest najistotniejsze, był w pełni możliwy. Ale o to, aby praca Trybunału posuwała się w sposób dynamiczny, niezwykle mi na tym zależy. Liczę na to, że dzięki doświadczeniu pani prezes, wieloletniemu doświadczeniu w sądzie, który jest sądem bardzo obciążonym, dlatego że sądy pracy ubezpieczeń społecznych należą do najbardziej obciążonych, tak jak i sądy cywilne, żeby ta praca posuwała się w sposób taki, który spowoduje, że za jakiś czas, ale mam nadzieję, że w miarę krótki, obywatele będą mogli z satysfakcją mówić, że Trybunał Konstytucyjny załatwia sprawy wnikliwie i szybko, czyli tak, jak to jest oczekiwane od wymiaru sprawiedliwości czy od organów administracji publicznej wtedy, kiedy prowadzą swoje postępowania. Pani prezes, życzę pani powodzenia. To jest ważne zadanie. Odbiór społeczny Trybunału Konstytucyjnego bardzo znacząco się pogorszył. Liczę na to, że doświadczenie i cechy osobowościowe pani prezes spowodują, że wróci on i nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale także w tym ujęciu państwowym na należną mu pozycję. Bardzo serdecznie dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Tymczasem Komisja Europejska ponawia presję na Polskę, naciska na zakończenie sporu konstytucyjnego i wysyła nowe zalecenia. Komisja nie zdecydowała się na przejście do trzeciego etapu tzw. procedury kontroli praworządności, choć go nie wykluczyła. A trzeci, ostatni etap to wniosek o nałożenie sankcji, włącznie z pozbawieniem Polski głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych. O sytuacji w Polsce mówił dziś wiceszef komisji Franz Timmermans. Nie wykluczamy żadnych decyzji w ramach procedury praworządności. Zrobiłem wszystko, co można było, czasami nawet w trudnych okolicznościach, by utrzymać dialog z polskim rządem, bo desperacko chce rozwiązać ten problem. Jeśli jednak dialog nie przyniesie rezultatu, będziemy musieli sięgnąć po inne środki, albo będziemy o nich mówić, kiedy do takiej sytuacji dojdzie. Wraz z wysłanymi nowymi zaleceniami do Polski w sprawie rozwiązania sporu, Bruksela dała Warszawie 2 miesiące na odpowiedź. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego została jednoznacznie zakończona. Są nowe ustawy, które określają zasady jego działania, uważa z kolei rzecznik rządu. Rafał Bochenek podkreślił, że nie ma już żadnych podstaw, by Komisja Europejska zajmowała się sprawą Trybunału Konstytucyjnego. Polska już nie ma żadnego problemu z Trybunałem Konstytucyjnym. Zostały przyjęte 3 ustawy, które szczegółowo regulują postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Została również zaprzysiężona dzisiaj nowa prezes Trybunału Konstytucyjnego, także ten problem już jest przeszłością, ten problem już jest rozwiązany. Nie widzimy podstaw do tego, aby Komisja Europejska zajmowała się w tym momencie Trybunałem Konstytucyjnym. Wiceprezes Trybunału Stanisław Biernat podkreślił, że jest zainteresowany szybkim i sprawnym działaniem Trybunału. Dodał jednak, że są pewne obawy, które dotyczą funkcjonowania tej instytucji. Sędzia Biernat powiedział dziennikarzom, że nie wszyscy sędziowie mieli możliwość udziału w zgromadzeniu ogólnym sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył, nie zaczekano na przyjazd do Warszawy jednego z członków Trybunału. Biernat podkreślił jednak, że podziela wolę prezydenta, by Trybunał działał sprawnie. Jesteśmy zainteresowani w tym, żeby Trybunał dobrze i szybko działał, natomiast mamy tutaj pewne obawy. Mamy na przykład obawy związane z tym, że orzekać będzie 3 osoby, co do których Trybunał orzekł w grudniu ubiegłego roku, że zostały wybrane do Trybunału niezgodnie z Konstytucją. To jest nasza obawa, ponieważ może się tak zdarzyć, że sądy czy inne organy stosujące prawo będą kontestować czy kwestionować te wyroki. Stanisław Biernat zaznaczył, że uznaje wybór sędzi Julii Przyłębskiej na stanowisko prezesa Trybunału. Mogę powiedzieć chyba w imieniu wszystkich sędziów, dodał. Wiceprezes podkreślił też, że 3 sędziowie wybrani przez parlament poprzedniej kadencji, ale nie zaprzysiężeni przez prezydenta, powinni odebrać ślubowanie zgodnie z wyrokiem z grudnia ubiegłego roku. A teraz czas na komentarze polityków w tej sprawie. Mamy do czynienia z dualizmem prawnym, ocenia w rozmowie z dziennikarzami Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Posłanka wyjaśniła, że jest działający na podstawie konstytucji wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przyglądali się działaniom Trybunału Konstytucyjnego. Ileś kroków jeszcze przed nami. Na pewno w sytuacji, w której w sprawie złożonej z naszego wniosku zostanie wyznaczony którykolwiek z nieprawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, będziemy wnioskowali o zmianę składu orzekającego, o wyłączenie właśnie tych sędziów. Jeżeli takie wyłączenie nie nastąpi, będziemy wycofywali nasze wnioski.
Szef Platformy Grzegorz Schetyna nazwał decyzję prezydenta konfrontacyjną. Jego zdaniem konflikt w Trybunale będzie istniał, a sama instytucja będzie wewnętrznie podzielona. Nie stawiam tego jako coś absolutnie pewnego czy zamkniętego. To oczywiście zależy od sposobu prowadzenia, od przydzielania i organizowania pracy Trybunału. Natomiast uważam, że to nie jest tak. Nie możemy powiedzieć, że sprawa konfliktu wokół Trybunału czy w samym Trybunale została zakończona. Ten konflikt ciągle niestety trwa. Szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, powiedział, że w sprawie Trybunału opozycja wygaduje różne rzeczy. Słyszymy bardzo często zabawne opinie. Porządek prawny jest określony, prawo jest dokładnie opisane, nie zostało w żadnym wypadku naruszone. Wobec tego można tylko z pewnym politowaniem słuchać tego, co opowiadają niektórzy z przedstawicieli opozycji. Julia Przyłębska pełniła wcześniej m.in. funkcję sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, była też radcą ambasady RP w Berlinie, wspierała Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego zastąpiła Andrzeja Rzeplińskiego. Jest szansa na rozmowy Prawa i Sprawiedliwości z opozycją. Problem w tym, że PiS chce, by tematem konsultacji były propozycje organizacji pracy opozycji. PO i Nowoczesna dąży do unieważnienia ostatniego posiedzenia Sejmu. A tematem zajmuje się nasza reporterka Ewa Wasążnik. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki ogłosił, że jest gotowy do rozmowy na temat rozwiązań zaproponowanych przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi przede wszystkim o powołanie w Sejmie instytucji lidera opozycji. Poza tym nie ma pola do dialogu. Parlament działał i działa zgodnie z regulaminem, zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją. Także ta kwestia jest zamknięta i tu pola do dyskusji nie ma. Jeżeli ktoś ma ochotę spędzać święta w sali sejmowej, no to jest jego wybór. Nie będziemy mu w tym przeszkadzać. Wiele wskazuje na to, że dopóki PiS nie unieważni ostatniego posiedzenia Sejmu, dopóty posłowie opozycji nie opuszczą sali plenarnej, zapowiedział to przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Dzisiaj bardzo ważna jest oparta na zaufaniu współpraca opozycji. Bo dzisiaj, jestem co do tego przekonany, budujemy taką podstawę, kamień węgielny przyszłej współpracy następnych segmentów i następnych zachowań, następnych kroków milowych, które będą nas prowadziły do wyborów parlamentarnych. Trzeba dzisiaj być razem, trzeba rzeczy potrafić nazywać po imieniu i trzeba potrafić wspólnie podejmować decyzje. Do rozmowy ponad podziałami apeluje lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. My dzisiaj jesteśmy gotowi w każdej chwili do rozmowy. Większość Polaków, większość społeczeństwa, szczególnie w tym przeświątecznym czasie, oczekuje od nas spokoju, rozmowy i wyjścia z tego kryzysu. Tej propozycji dzisiaj nie było. Jedyną propozycją aktualną na stole jest nasza propozycja spotkania wszystkich środowisk, które dadzą szansę na godne i spokojne święta wszystkim Polakom. PiS deklaruje, że jest otwarte na każde tego rodzaju formalne zaproszenie. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Na tę sprawę komentowali goście Konrada Kołodziejskiego. W debacie dnia apel prezesa Kaczyńskiego daje opozycji możliwość wyjścia z twarzą z sytuacji, w jakiej się obecnie znajduje. Tak ocenia Jakub Jałowiczor z Gościa Niedzielnego. Posłowie ciągle jeszcze okupują salę plenarną. Bardzo wątpię, żeby chciało im się tam zostać na święta, biorąc pod uwagę ich jeszcze z poniedziałku czy wtorku wpisy na Twitterze o tym, że wyłączają im klimatyzację na przykład. Raczej to nie jest takie zacięcie, jakie prezentowała samoobrona Majdanu, do której się niektóre osoby związane z opozycją odwołują. No i tak na dobrą sprawę opozycja w tej chwili mówi, że chce protestować do skutku, ale nie wiadomo, jaki to skutek. Opozycja protestuje w obronie dziennikarzy i społeczeństwa, to z kolei podkreśla Łukasz Rogojsz z Newsweeka. Utrzymanie dotychczasowych zasad pracy mediów w Sejmie, ich swobodnego wstępu, swobodnego dostępu do polityków, to jest prawo obywateli do informacji. Dziennikarze nie walczą o to, żeby mieć dostęp do polityków, dlatego że tak bardzo brakuje im ich towarzystwa, tylko po to, żeby móc rzetelnie i kompleksowo informować ludzi o tym, do czego mają prawo być poinformowani. Czyli do pracy ludzi, którzy są zakontraktowani właśnie przez tego wspomnianego suwerena, za pieniądze tego suwerena. A całą debatę dnia znajdą Państwo na naszej stronie, czyli polskieradio24.pl.
Zbigniew Ziobro ocenił, że osoby blokujące Sejm działały z niezwykłą agresją. W ten sposób odniósł się do pytania o wszczęcie śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie wydarzeń przed Sejmem 16 i 17 grudnia. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny mówił w TVP Info, że nie można fizycznie atakować nikogo, ani polityków, ani dziennikarzy. Nie możemy tolerować sytuacji, kiedy na kobiety rzuca się dziki tłumy, niczym kibole. Ludzie, którzy udają, że chodzi o demokrację, łamią takie elementarne standardy polskiej kultury. Można się z panią poseł Pawłowicz nie zgadzać, a nie można ograniczać jej wolności, stwarzać zagrożenie, rzucać ją butelką. Jeżeli ktoś, powiedzieliśmy, dopuszczał się przemocy, uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się, poruszanie wobec pani poseł Pawłowicz, trąbiąc jej, ogłuszając w sposób w uszy, zachowując się wbrew wszelkim standardom, to też tego nie będziemy tolerować. Nie będę tolerował również jako prokurator generalnej sytuacji, gdzie dziennikarze tłum otaczał, osaczał, wyzywał. Prokuratura wszczęła śledztwo na podstawie materiałów przesłanych wczoraj przez policję, a postępowanie dotyczy, jak podano, zdarzeń związanych ze stosowaniem przemocy wobec posłów oraz innych osób w celu uniemożliwienia im swobodnego przemieszczenia się po terenie Sejmu i jego opuszczenia oraz wywierania w ten sposób wpływu na czynności urzędowe Sejmu. 16 grudnia po burzliwym posiedzeniu przez całą noc na Wiejskiej protestowali przedstawiciele Komitetu Obrony Demokracji. Nad ranem policja użyła siły, odpychając osoby, które próbowały blokować samochody z parlamentarzystami PiS opuszczające budynek. Do protestu przed budynkiem parlamentu doszło wieczorem, jeszcze podczas posiedzenia Sejmu, a w czasie tych obrad kilkudziesięcioosobowa grupa posłów opozycji rozpoczęła okupację sejmowej mównicy w proteście przeciw wykluczeniu z obrad posła Platformy Michała Szczerby. A jutro do Sejmu wejdą tylko dziennikarze ze stałymi i okresowymi przepustkami parlamentarnymi. W związku z protestem opozycji na sali plenarnej zawieszone jest wydawanie jednorazowych przepustek, mówi Andrzej Grzegżółka z Biura Prasowego Kancelarii Sejmu. Dziennikarze posiadający przepustki okresowe i przepustki stałe wchodzą na normalnych zasadach do Sejmu. Przepustki jednorazowe, ich wydawanie jest zawieszone, co ma związek z nielegalną okupacją sali plenarnej przez część posłów opozycji. Grzegżółka tłumaczy, że takie zarządzenie obowiązuje już od wczoraj, choć jednorazowe przepustki wydawano w związku z posiedzeniem Senatu. Teraz były wydawane jednorazowe przepustki do Senatu. Senat je wydawał na czas posiedzenia. Oczywiście te budynki nie są rozdzielone, więc można było przejść do Sejmu, ale Sejm nie wydawał jednorazowych przepustek od wczoraj. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, to znaczy nie będą na razie wydawane. To jest efekt tej dosyć niestandardowej, niespotykanej sytuacji z protestem, z okupacją sali plenarnej przez posłów opozycji. Najprawdopodobniej takie zasady zostaną utrzymane także w piątek. PO i Nowoczesna zapowiadają kontynuację blokady sali posiedzeń Sejmu. Stołeczna policja usuwa barierki, którymi wczorajszej nocy otoczono budynki Sejmu. Wokół gmachu jest też mniej funkcjonariuszy, mówi Magdalena Bieniak z sekcji prasowej stołecznej policji. Kilka minut temu zapowiadała decyzję o tym, że płoty, które stanęły w rejonach Sejmu, zostaną usunięte. Jest to związane przede wszystkim z tym, że wokół Sejmu zgromadzi się coraz mniej osób. Chciałam też przypomnieć, że to wygrodzenie powstało w związku z tym, aby zapewnić drogę ewakuacyjną dla służb ratunkowych. W związku też z zgromadzeniem, które zgłoszone było na 5000 uczestników. Natomiast policjanci będą obecni na miejscu, ponieważ dalej tam kontynuacyjnie gromadzą się ludzie. Jesteśmy po to, aby zapewnić bezpieczeństwo tym osobom. Wczoraj ulica Wiejska przed Sejmem ogrodzona była specjalnymi barierkami, a manifestująca grupa osób z organizacji Obywatele RP i Obywatele Solidarni w Akcji została przeniesiona przez policję na drugą stronę ulicy. Z kolei w przypadku 10 osób policja użyła siły. Wczoraj o 11 przed Sejmem demonstrował też Komitet Obrony Demokracji. Wicepremier Mateusz Morawiecki mówił w radiowej Jedynce, że jest duża szansa na to, że w drugim, a najpóźniej trzecim kwartale nowego roku wzrost gospodarczy znowu przyspieszy. Dodał, że Polska ma jeden z najwyższych poziomów wzrostu w Unii. Gość radiowej Jedynki jako przykład podał prognozy Komisji Europejskiej, która według wicepremiera obecnie nie jest Polsce przychylna. Planuje na przyszły rok wzrost gospodarczy w wysokości takiej, że jesteście w ścisłej czołówce w Unii Europejskiej, na trzecim lub czwartym miejscu co do wysokości wzrostu gospodarczego. Ja uważam, że cały czas jest bardzo duża szansa na to, że już w drugim kwartale, a najpóźniej w trzecim kwartale wzrost gospodarczy znowu przyspieszy. Minister Rozwoju i Finansów powiedział też, że resort nie przewiduje wprowadzenia trzeciego, najwyższego progu podatkowego dla osób najlepiej zarabiających. Ten próg został zresztą zniesiony już jakieś 10 lat temu. Najbardziej zależy nam na tym, żeby nie było unikania płacenia podatków, żeby wszyscy płacili uczciwie podatki według systemu takiego, chociażby jaki jest dzisiaj, w szczególności w
Rząd wycofuje się z wprowadzenia jednolitego podatku dla przedsiębiorców. Tymczasem minister sportu Witold Bańka liczy na szybkie rozpoczęcie prac parlamentarnych nad projektem ustawy antydopingowej. Wczoraj propozycję przepisów w tym zakresie przyjęła Rada Ministrów. Głównym założeniem jest powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej. Nowa instytucja ma zastąpić dwie obecnie funkcjonujące, czyli Biuro i Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Minister sportu Witold Bańka zapewnia, że Polska Agencja Antydopingowa usprawni walkę z dopingiem w polskim sporcie. Polska Agencja Antydopingowa zdecydowanie zwiększy liczbę kontroli antydopingowych. Zostanie przyznana kontrolerom antydopingowym agencji dodatkowa ochrona, taka jaka ma miejsce w przypadku funkcjonariuszy publicznych. Szef resortu sportu zapewnia także, że instytucja ma stabilny plan finansowania. Jako państwowa osoba prawna będzie miała możliwość pozyskiwania dotacji na funkcjonowanie, choćby z Funduszu Dobrowolnego Konwencji UNESCO, ze środków Unii Europejskiej, ale także w ramach programów realizowanych przez Światową Agencję Antydopingową. I co bardzo ważne, agencja będzie mogła odpłatnie realizować kontrole antydopingowe na terenie Polski, również na zlecenie podmiotów komercyjnych. Agencja ma współpracować także z policją, prokuraturą, służbą celną, żandarmerią wojskową czy strażą graniczną. Michał Fedusio, Polskie Radio. A Antoni Macierewicz nie kryje radości z podpisania przez prezydenta Dudę ustawy o obronie terytorialnej. Minister Obrony Narodowej powiedział dziennikarzom, że podjęto już działania organizacyjne zmierzające do wdrożenia nowego rodzaju wojsk. Bardzo się cieszę, że ten etap legislacyjny został zakończony. To dobrze, zwłaszcza, że będąc przekonani, że tak się stanie, prowadziliśmy bardzo intensywne prace organizacyjne i jak wiadomo, nie tylko dowództwo zarówno krajowe, jak i dowództwa brygad są już od dawna ukształtowane, ale także dowództwa batalionów, a i w dużym stopniu kompanii Wojska Obrony Terytorialnej. Te trzy pierwsze brygady w zasadzie są już gotowe, a w każdym razie w ponad 50% zorganizowane. Niezgodnie z przepisami od początku przyszłego roku powstanie nowy rodzaj sił zbrojnych. Wojska Obrony Terytorialnej. Będą one piątym rodzajem sił zbrojnych w kraju po wojskach lądowych, siłach powietrznych, marynarce wojennej oraz wojskach specjalnych. Zwierzchnikiem nowego rodzaju sił będzie dowódca powoływany przez prezydenta z kontrasygnatą premiera, a jego bezpośrednim przełożonym ma być minister obrony narodowej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów porozumiał się z 16 ubezpieczycielami w sprawie polisolokat. Uzgodniono obniżkę opłat dla osób likwidujących polisolokaty oraz zwrot części kosztów poniesionych przez seniorów, którzy zrezygnowali z takich ubezpieczeń. Porozumienie dotyczy polisolokat zawartych przed 2014 rokiem. Koszty likwidacji ubezpieczeń będą zależały od czasu trwania umowy. Im dłużej ona obowiązuje, tym opłata będzie niższa. Prezes UOKiK-u Marek Niechciał wyjaśnia, że osobom starszym polisolokat w ogóle nie powinno się sprzedawać. Jeśli komuś w wieku lat 65 oferuje się produkt wieloletni, to tak naprawdę jest to produkt nie dla niego. Dlatego seniorzy, którzy zamknęli polisolokaty, będą mogli odzyskać część poniesionych kosztów. Niestety z tego rozwiązania nie skorzystają wszyscy, którzy stracili pieniądze, mówi Aleksander Doszewski z Biura Rzecznika Finansowego. Większość tych osób jest skazana na długą, ciążliwą drogę postępowania sądowego. UOKiK przypomina, że problemy ponad 600 tysięcy osób, które zawarły umowy od 2014 roku, zostały częściowo rozwiązane wcześniej. Im także opłaty likwidacyjne zostały obniżone. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Mniej optymizmu w prognozach bankowców dotyczących oceny bieżącej sytuacji. Indeks koniunktury bankowej PNG w grudniu spadł o 2,1 punktu do 15,1. Podobną tendencję widać było przed rokiem o tym samym czasie. Z badania TNS Polska dla Związku Banków Polskich wynika, że pogarszają się przewidywania makroekonomiczne, szczególnie te, które dotyczą rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw. Marcin Idzik z TNS Polska mówi, że te słabnące prognozy związane są głównie z obniżaniem się aktywności klientów na rynku bankowym. Innymi słowy, mamy do czynienia z sytuacją, w której wprawdzie na większości rynków produktowych jesteśmy w trendzie wzrostowym, jednak ten wzrost jest systematycznie coraz wolniejszy, coraz mniejszy. Na poziomie placówek bankowych objawia się to w tym, iż coraz mniejsza grupa klientów przychodzi, pyta na przykład o depozyty, czy przychodzi, pyta o kredyty konsumpcyjne, czy też mieszkaniowe. Wprawdzie nadal jest to, tak jak podkreślam, tendencja wzrostowa, aczkolwiek słabnąca.
I Dzik dodał, że z badań wyraźnie widać, że bankom coraz trudniej jest pozyskać nowych klientów, a sondaż przeprowadzono między 5 a 15 grudnia w 163 placówkach bankowych reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. 24 godziny w Polsce i na świecie. No już teraz zapraszam Państwa na informacje dnia w skrócie, po których wrócimy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Od rana zalewa nas fala informacji, komentarzy i opinii. Wybieram te najważniejsze i pytam o nie najważniejszych ludzi. 24 pytania w Polskim Radiu 24. Od poniedziałku do piątku o 7.35 i 8.35. Piotr Wąś, zapraszam. Dołącz do nas. facebook.com/PolskieRadio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/PolskieRadio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Rybalitkawka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała na wyjeździe z belgijskim Noliko Masek 3-0 w meczu drugiej kolejki grupy A siatkarskiej Ligi Mistrzów. W drugim spotkaniu tej grupy w Stambuł WB przegrał z Dinamem Moskwa 1-3. W tabeli prowadzi Zaksa przed Dinamem po 6 punktów. Rosarada przegrała na wyjeździe z niemieckim EW Basket z Oldenburg 71-83. W meczu 10 kolejki grupy C koszykarskiej Ligi Mistrzów Rosa z bilansem 3-7 zajmuje przedostatnie 7 miejsce w grupie. Oldenburg jest trzeci, a prowadzi Neptuna z Kłajpeda. Lider Bayern Monachium wygrał z wiceliderem Bundesligi RB Lipsk 3-0 w meczu 16 kolejki piłkarskiej. W 45 minucie z karnego gola strzelił Robert Lewandowski. Było to jego 133 celne trafienie na boiskach niemieckiej ekstraklasy. W historii Bundesligi był tylko jeden skuteczniejszy od niego piłkarz spoza Niemiec, Peruwianczyk Claudio Pizarro. Na listę strzelców wpisał się 190 razy. Polak, który gole zdobywał także w barwach Borussii Dortmund, zajmuje drugie miejsce ex aequo z Brazylijczykiem Giovane Elberem. Petra Kwitowa wróci na kort, ale najwcześniej za pół roku czeska tenisistka przeszła operację lewej ręki. Po tym jak została zaatakowana nożem przez napastnika, który włamał się do jej domu w Prościejowie, Kwitowa miała uszkodzone naczynia krwionośne we wszystkich palcach dłoni, a także nerwy w dwóch. Jej zdaniem lekarzy nadal będzie mogła grać w tenisa. Rehabilitacja potrwa co najmniej 6 miesięcy. To oznacza, że Czeszka na pewno nie wystąpi w styczniu w Pucharze Hopmana, czyli nieoficjalnych mistrzostwach parmieszanych oraz w wielkoszlemowym turnieju Australian Open. Polscy piłkarze ręczni na zgrupowaniu w Kielcach przygotowują się do Mistrzostw Świata, które w styczniu rozegrane zostaną we Francji. Z bramkarzami kadry pracuje jej dawny kapitan Sławomir Szmal. Ta drużyna musi zebrać doświadczenie, mówi 38-letni zawodnik, który kilka tygodni temu zrezygnował z gry w reprezentacji. Mam nadzieję, że te przygotowania pójdą w dobrym rytmie i chłopaki się dobrze zaprezentują podczas tej imprezy, a trzeba powtórzyć tą jedną rzecz, że to jest młody zespół i oni potrzebują naprawdę bardzo dużo takich spotkań, meczu o stawkę, żeby nabrali pewności siebie i za 4 lata, żeby to zaprezentowało w tej najważniejszej imprezie. W Kielcach trenuje 4 bramkarzy. Piotr Wyszomirski, Adam Malcher, Mateusz Kornecki i Adam Morawski. Po przerwie świąteczno-noworocznej kadra trenera Tałanta Dujszebajewa przeniesie się do Pruszkowa. Od 6 do 8 stycznia uczestniczyć będzie w towarzyskim turnieju w Hiszpanii. Zagra mecze z gospodarzami, Katarem i Argentyną. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 11 stycznia. Rywalami Polaków w grupie A będą Francja, Rosja, Brazylia, Japonia i Norwegia. 4 najlepsze zespoły z każdej z czterech grupy awansują do 1/8 finału. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Polskie Radio 24. Powtórka programu. A w drugiej części naszego programu w ciągu kilku najbliższych godzin ma się zakończyć ewakuacja wschodnich dzielnic syryjskiego miasta Aleppo. Jest nam bardzo ciężko, bo szczerze ja nigdy nie widziałem w życiu
takiego miejsca jak wschodnia Aleppo. Nie będzie jutro tradycyjnej konferencji prasowej Władimira Putina. Konferencja prasowa zaplanowana na czwartek 22 grudnia została przeniesiona na piątek. Papież Franciszek złożył obecnym w Watykanie pielgrzymom świąteczne życzenia. Święta Bożego Narodzenia niech będą dla was wszystkich i dla waszych rodzin czasem radości, pokoju i nadziei. Dobrych świąt. Mariusz Gzyl, witam. 24 godziny w Polsce i na świecie. Zaczynamy jednak od naszych zachodnich sąsiadów. Niemieccy śledczy wydali list gończy za Tunezyjczykiem podejrzewanym o udział w poniedziałkowym zamachu w Berlinie. Wyznaczono 100 tysięcy euro nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy. Niemiecka prokuratura podejrzewa, że to 24-letni Anis Amri mógł siedzieć za kierownicą ciężarówki, która wjechała w tłum na jarmarku bożonarodzeniowym. W kabinie samochodu znaleziono bowiem dokumenty Tunezyjczyka. Niemieckie media podają, że Amri przyjechał do Niemiec w lipcu 2015 roku. A my mamy połączenie z Wojciechem Szymańskim, korespondentem Polskiego Radia w Berlinie. Wojtku, dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest troszkę jak na takiej komedii pomyłek groteskowej. Sprawca gubi dokumenty na miejscu zbrodni. Czy policja, wydając ten list gończy, jest przekonana, że to jest domniemany sprawca, czy też są głosy wątpliwości, że to może być użyte po prostu w celu zmylenia tropu? No, oczywiście, że pewną ostrożność policja i prokuratura niemiecka muszą zachować. No, przypomnę, że już w Berlinie zatrzymano jednego domniemanego sprawcę tego zdarzenia. Krótko po tragedii w poniedziałek wieczorem zatrzymano 24-letniego Pakistańczyka. Okazało się, że nie miał on z tym zamachem nic do czynienia. Teraz no, faktycznie trop bardzo gorący, bardzo mocny dowód przeciwko ewentualnemu sprawcy, jeżeli to faktycznie tego mężczyzny portfel znaleziono w samochodzie, jeżeli faktycznie to on siedział za kierownicą tego samochodu. Niemieccy śledczy zdają sobie sprawę, że to może być próba oszukania śledczych, próba skierowania ich na fałszywy trop, no bo bardzo łatwo sobie wyobrazić, że sprawca mógł zostawić portfel kogoś innego, żeby cała uwaga niemieckich śledczych skupiła się na poszukiwaniach Anisa Amriego i w ten sposób odciągnięta została uwaga i siły policyjne od właściwego sprawcy, ale z drugiej strony przypomina się, że po zamachu w Paryżu miała miejsce podobna sytuacja. Tam przecież w samochodzie wynajętym przez jednego z zamachowców, wykorzystanym do rozwożenia terrorystów po mieście, kiedy organizowane były zamachy w Paryżu, jeden z zamachowców zapomniał zabrać z samochodu swój dowód osobisty, czy inny dokument tożsamości, więc takie rzeczy się zdarzają. Na to, że ten portfel mógł wypaść temu mężczyźnie, mogły mieć wpływ te dramatyczne wydarzenia w kabinie tej ciężarówki. Czyli szamotanina i walka, tak? Walka z kierowcą tego tira, walka z polskim kierowcą tego tira, bo jak podały dzisiaj niemieckie media, powołując się na raport z sekcji zwłok, Polak, polski kierowca zginął dopiero w momencie zamachu, a nie, jak sądzono wcześniej, został wcześniej zastrzelony i ten zamachowiec przyjechał tym tirem do centrum, tylko Polak zginął prawdopodobnie dopiero w momencie zamachu i zdaniem śledczych, których cytuję, anonimowych śledczych, których cytuję choćby dziennik Bild, Polak, kiedy zorientował się, że zamachowiec chce wjechać w tłum, próbował przejąć kontrolę nad pojazdem, prawdopodobnie rzucił się na kierownicę i wtedy został dźgnięty nożem, a potem zastrzelony. No ale to może sugerować, że ta interwencja polskiego kierowcy mogła uratować wiele osób, bo faktycznie ten tir, z tego co wiemy, wyjechał w pewnym momencie z tego jarmarku na ulicę. Być może, gdyby nie ta interwencja, rannych i zabitych byłoby więcej. Ciekawe, czy uda się odtworzyć bardziej dokładnie przebieg tych ostatnich wydarzeń, bo to też jest zadziwiające, czyli połączenie tych ran kłutych z postrzeleniem, prawda? Wydawałoby się, że kierowca został uprowadzony, był trzymany na muszce. Stąd potem rana postrzałowa, ewentualnie, nie wiem, grożono mu nożem albo go pocięto i ranny siedział obok, ale jednak miał jeszcze na tyle sił, żeby rzucić się do tej ostatniej walki i wówczas został postrzelony. No, wszystko to jest przedziwne, przyznasz. To jest
bardzo tragiczna, skomplikowana historia. Niemieckie służby bardzo ostrożnie informują na ten temat tak naprawdę. Oficjalnie nie została nawet potwierdzona jeszcze tożsamość kierowcy, jeżeli mówimy o oficjalnych komunikatach, bo niemieckie służby muszą wykonać wszystkie związane z tym czynności dochodzeniowe, łącznie z identyfikacją potwierdzoną przez rodzinę, zgodność kodów genetycznych i różne tego typu rzeczy. Dlatego też nie o wszystkim jesteśmy informowani tak szybko, jak opinia publiczna być może sobie tego życzyła, Nie o wszystkim też śledczy mogą informować, żeby nie utrudniać sobie śledztwa. No ale rzeczywiście to jest tragiczna, niezwykła historia, która wydarzyła się na berlińskim Breitscheidplatz. Coraz więcej wiemy też o tym domniemanym sprawcy tej tragedii. Ten 24-latek miał kontakty, to potwierdzono oficjalnie, ze środowiskiem radykalnych islamistów. Ten 24-latek, co ciekawe, przybył do Niemiec w lipcu 2015 roku i miał zostać z Niemiec wydalony, bo nie spodobał się niemieckim władzom. Od razu podejrzewano, że mogą z nim być problemy. Zapadła decyzja o deportacji i do tej deportacji nie doszło z przyczyn formalnych. Może to zabrzmieć bardzo, bardzo groteskowo, ale mężczyzna nie miał przy sobie żadnego dowodu tożsamości, nie miał paszportu i nie można było stwierdzić z pewnością, jakiego kraju jest obywatelem.